Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od kilku lat dziennikarz. Dziś, drodzy Państwo, rozmawiamy o wyborach. Trwa liczenie głosów. Wszystko zmierza w kierunku tych cyfr, które były w tak zwanym late polls, czyli PiS na poziom około 35-30%. A Koalicja Obywatelska na poziom 31%. Obecnie po zliczeniu przez obywatelską kontrolę wyborczą, to jest specjalny projekt, w którym po prostu demokratyczne partie wspólnie monitorują i pilnują uczciwości wyborów, bo oczywiście PiS próbuje w tej chwili robić co może, odrzucać protokoły, celowo spóźniać, żeby te 24 godziny wytargować. W 88% reprezentatywnych dla kraju wyniki są takie, że PiS ma 35,2%, a Koalicja Obywatelska 30,5%. Lewica ma 8,7%, Trzecia Droga 14,5%, Bezpartyjni Samorządowcy 2%, Polska jest 1,17%, natomiast Konfederacja 7,1%. Natomiast to jeszcze 12% do podliczenia, to jest, jak przypominam, to nie jest komitet wyborczy, to są dane Ogólnopolskiej Kontroli Wyborów, które mają na celu dopilnowanie tego, żebyśmy nie zostali oszukani. Wiemy, że PiS marzy o tym, żeby kupować ludzi. Zaczyna po prostu biegać, łapać, ale to się tylko wydaje, że ma jakieś szanse powodzenia. Nikt nie jest w stanie w tej chwili przy tej energii, przy tylu ludziach zapisać się do NSDAP. PiS nie jest w stanie po prostu kupić 35 posłów. Bo uwaga, to nie jest jeszcze tak, że PiS nawet ma konfederację, że mógłby na przykład wejść z konfederacją w jakiś układ. Nie wiadomo, jeżeli miałaby te posłów tych konfederacji, to nawet tam naszło się z oficjalnie oświadczenie Bosaka. Czyli musieliby po prostu, oni sobie wybrali trzecią drogę, już oferują im premiera. Natomiast nikt nie chce z nimi rozmawiać. Jest oficjalny komunikat, odczepcie się od nas, przestańcie nas napastować, nie będzie żadnej rozmowy. No, nie można rozmawiać z mafią, nie można rozmawiać z bandytami. To nie są normalni politycy, to są kolesie, którzy zdemolowali kraj, zdemolowali państwo, zniszczyli demokrację, doprowadzili do szerzenia hejtu przez TVP, doprowadzili do tego, że sędziowie zajmują się mobbingiem. Przykład sędziego Żurka. Nikt normalny, nikt, kto chce uczciwej, demokratycznej Polski w Unii Europejskiej, z nimi po prostu w żadne rozmowy nie wejdzie. I tutaj, drodzy Państwo, tutaj jest inny zupełnie kierunek. To znaczy, wszyscy wiedzą i uwaga, cytuję teraz mojego informatora z Nowogrodzkiej, że zanim Jarosław spróbuje coś kupić, to uwaga, będzie nie wiadomo, czy będzie miał, nie będzie miał kilku kół poselskich. Bo jest taki trend w tej chwili wśród posłów, tych, którzy są już pewni swojego wyboru, bo wygląda, że opozycji będzie brakować jakiś na oko 20 mandatów do odrzucania weta Dudy, zakładając, że w ogóle Duda pozostanie prezydentem, bo też pamiętajmy, my Państwu opowiadaliśmy, że Andrzej Duda nie został wybrany legalnie. Andrzej Duda został klepnięty przez Sąd Najwyższy, izbę, która nie była izbą właściwą, w której też brają udział neosędziowie. Neosędziowie to są ludzie, którzy nie są sędziami, którzy się podają za sędziów w świetle prawa. Po prostu nie są sędziami. No i w takim wypadku można sobie wyobrazić, że Sąd Najwyższy rozpatruje protesty wyborcze, ponieważ te prawdziwe protesty wyborcze z 2020 roku nie zostały odrzucone, ponieważ odrzucała je Izba, co do której mamy już wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że nie była sądem. Czyli nie zostały odrzucone, on rozpatruje pozytywnie i ogłasza, że nie mieliśmy od 3 lat prezydenta. To jest bardzo, bardzo możliwe.
No i to jest taki scenariusz oczywiście hardkorowy, który wiele osób się złapie, ale jak tak można? Jak tak można z PiS-em? Jak tak można po prostu? Jarosław Kaczyński coś takiego nazwałby obrazą tego demokracji. Wiecie państwo, jest taki klaun. Godności Polaków i sprawy by założył tak jak mnie czy tobie, Janku, normalnie szpiegostwo czy jakąś tak. Trzeba zrobić od razu. Ale masz rację, Janku, że PiS się rozpadnie. Szanowni Państwo, ja czytam i oczom nie wierzę. Patryk Michalski godzinę temu, Wirtualna Polska. PiS chce oddać premiera. Jesteśmy w stanie im dać, co chcą. PiS zapowiada, że do ostatniej chwili będzie próbował budować większość. W tym poprzez próby kuszenia posłów opozycji, a nawet oddanie fotelu premiera, dowiaduje się Wirtualna Polska. Partia Jarosława Kaczyńskiego przygotowuje już emisariuszy na rozmowy z trzecią drogą. Powiem Państwu, zaraz skomentuję. Prawo i Sprawiedliwość, mimo niekorzystnych wyników exit poll i late poll, zapowiada walką do ostatniej chwili o większość. W partii Jarosława Kaczyńskiego pojawiają się scenariusze, które opozycja nazywa egzotycznymi. Szykujemy emisariuszy do rozmów z Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Liczymy, że trzecia droga w walce o swoją pozycję na opozycji będzie przynajmniej skłonna z nami rozmawiać. Oni, chodźcie, chociaż przyjdźcie, porozmawiajcie, to proszę, Jarek, proszę. Ale zobaczcie, co daje w zamian. Także nie ma już klubu PiS, zaraz Państwo się dowiecie. Ale i PSL, i w Polsce 2.50 słychać, że to myślenie życzeniowe. Nie poszliśmy na współpracę z PiS przez 8 lat i nie pójdziemy, czyli nie, nie skór. I się już teraz też na pewno nie. PiS nie może się pogodzić z myślą, że to ich koniec, odpowiada przedstawiciel ludowców. I desperacja jest wręcz komiczna. Nikt z nimi rozmawiać nie będzie. Ucina spekulacje członek partii Hołowni. Ale nie wiecie Państwo, co jest w stanie dać Jarosław. Ale to nie jest ciekawe. Interesuje. Janku, ale to jest niezwykle ciekawe, bo Jarosław, no już to jest desperacja. PiS mimo wszystko nie zamierza się poddawać. Jesteśmy w stanie poświęcić ludzi Ziobry i zerwać z nimi współpracę. Trzecia droga mogłaby mieć, co tylko chce. W przeciwnym razie będzie musiała się podporządkować Tuskowi. To oni już wolą razem z Tuskiem niż z panem po dobroci, panie Jarosławie. Ale tak się zastanawiam, jak już pan poświęca, czyli tak, no, masz jeszcze wreszcie ze Zbyszka. Nie wiem, jak szeroka jest ta oferta. Panie Jarosławie, dobrze, że pan ma już swój wiek. Bo byśmy mieli jeszcze tutaj normalnie, tak jak z Anastazją Potocką wcześniej, czy jakieś 50 twarzy Jarosława. Pan już by wszystko wiesz, zrobił, ale naprawdę. Całe szczęście. Oni są gotowi za. Ja się boję, do czego oni się dalej posuną. Co on jeszcze dalej będzie chciał dawać? Panie Jarosławie, pan zostawi już to w spokoju. Nie, 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 bo to jest za duże. Tam jest sytuacja tego typu, że... Sodomia i Gomoria będzie naprawdę, panie Jarosław, naprawdę. Już mówmy poważnie. Po prostu Jarosław Kaczyński jest w stanie zapłacić każde. To jest niepoważne, ogólnie to wszystko jest niepoważne, Janek. To jest niepoważne wszystko. Ale wiecie państwo, bo to będzie tematem naszej kolejnej pogadanki, może nie od razu, ale to może na jutro zostawimy, o delegalizacji PiS-u, o tym, jak to zostanie przeprowadzone, bo jest to partia faszystowska. Jeszcze jest ta korupcja, to jest korupcja po prostu. Właśnie, to jest kolejny dowód, dlatego że żadni włodarze partyjni nie będą z nimi rozmawiali. No próba wykupienia pojedynczych 35 posłów to jest pewien kłopot logistyczny, no bo przychodzisz do faceta i mówisz, słuchaj, zapłacimy ci ogromną liczbę pieniędzy, ale będziesz głosował z nami. No dobrze, on mówi, no dobrze, ale no ja to jestem jednak, gdzie wy macie pozostałych tam 32, 33, 35 posłów, no nie wiadomo ile im ta brakuje. 11 milionów ludzi albo 12 milionów ludzi stało po nocy, żeby zagłosować. I teraz co, ktoś ale... później powie, a z Jarkiem pójdę. Nie, to wspominając już jedną rzecz, gdzieś mieszkać trzeba, gdzieś robić zakupy trzeba. Wiecie państwo, bo to jest tak, że jeżeli partie, które obiecały być antypisem, nagle któraś z tych kolesi jednak by próbował ich złożyć, to jest w ogóle nierealne, w sensie mówię, to 35 kreatur nie znajdziesz. 5 takich kreatur nie znajdziesz. I pojawiały się głosy, że ale Konfederacja jest dogadana z PiS-em. Bardzo prawdopodobne na rząd mniejszościowy, natomiast że będą go wspierać. Tylko jest problem taki, że nikt go nie będzie wspierał.
Gdzie Braunoś? Chyba nie, bo już coś tam się zaczęli też dzielić z Konfederacją, chyba z tego, co ostatnio czytałem. To też tam już chyba się. Konfederacja też już to nie jest jakimś monolitem. Zresztą i Korwin-Mikke się wypowiadał w tej chwili, że gdyby go nie chowali, byłby lepszy wynik. No to tutaj naprawdę. Jest ciekawy. Mamy sytuację tego typu, że Konfederacja to będzie miała u siebie porachunki. No bo wiecie Państwo, Konfederacja zrobi niewiele lepszy albo podobny wynik niż 4 lata temu, gdy nie miała żadnych pieniędzy z budżetu. No, prawda jest taka, że Mentzen, który się zataczał, który pił alkohol na występach publicznych i ten alkohol mu nie służył. Gdyby był zawodowcem, drodzy Państwo, to by pił piwo bezalkoholowe, a nie swoje własne, bo tak robią zawodowcy. Zawodowcy przychodzą i działają po prostu na tego w stanie pełnego po prostu profesjonalizmu. Nie da się prowadzić profesjonalnie spotkania z wyborcami po 5-6 piwach. No po prostu nie da się, drodzy Państwo. Ja byłem pod wrażeniem tego, co myśmy oglądali. No jak wrzucali ludzi po prostu faceta, który się kołysze i pociąga łyka piwa i kołysze się i zamyka oczy, jak słucha pytania, no bo ewidentnie chce po prostu, chce mu się spać i stara się utrzymać koncentrację pion. To straszne rzeczy, już tam pomijam kwestię... Biega po scenie, ryczy i rozrzuca jakieś papierki imitujące pieniądze z walizki. I to ma być tego... W każdym razie ten plan kompletnie im nie przejdzie. Natomiast plan w drugą stronę, utworzyć grupę 20 posłów albo dwie grupy po 10, które zaoferują przejście i poparcie opozycji. No, drodzy Państwo, no, pewnie w zamian za coś. Trudno powiedzieć za co. Natomiast pewnie tam jakaś oferta będzie, bo to różne rzeczy są w cenie. Wiecie Państwo, to nie tylko jest taka prymitywna korupcja. Ja ci powiem, Janku, za co, bo Jarosław Kaczyński nie rozumie, że on się bije o coś, co jest tymczasowe, bo tutaj jednak sporo osób jest, ja nie mówię, że wszyscy w PiS-ie, ale sporo osób jest takich, które będą niewątpliwie miały zawieszone immunitety. Tutaj już nie będzie tych problemów, że nie da rady zawiesić. Immunitety będą zawieszane, także im to wszystko, mówiąc brzydko, psu na budę się zdaje. Przepraszam cię, Buś. Ty nie masz budy, ty masz kojec, mieszkasz w domu. Także im to jest niepotrzebne. No, przecież są sprawy ewidentnie, które tutaj mają podłoże kryminalne i nowa prokuratura będzie musiała to wyjaśnić. Czyli nie będzie immunitetu. Rozumiem, że Jarosław jest odważny i sam się z niego zrzeknie, a jak nie, to go zrzekną. No. I tutaj nic nie pomoże. Ani znowu te 50 twarzy Jarosława, ani żadne rzeczy, ani jakieś tam zaklinanie rzeczywistości. No Janku, ja ciebie Jarosław Kaczyński, poproszę. Ja nie wierzyłem, co ty mówisz, co ale, mówił Kowalski. No. Ale też mówi nie poseł. No. Ale Jarosław Kaczyński chciał, żeby politycy nie mieli immunitetów i trzeba będzie wrócić do tego pomysłu. Po tym, jak prokuratura zmieni swoje kierownictwo, trzeba będzie wrócić do pomysłu odebrania immunitetu. Przynajmniej części. Mademoiselle Kaczyński, proszę bardzo, a przed południem Messier, oczywiście, przepraszam. Albo bo madamie, mademoiselle chyba. Więc jest sytuacja taka dynamiczna, to znaczy znacznie pewniejsze jest. Nikt, powiem Państwu tak, no po służbach widać. Służby w tej chwili, z tego co wiem, docierają do współpracowników Donalda Tuska, którzy zajmowali się służbami specjalnymi, oferując ekskluzywną wiedzę na temat nieprawidłowości i przestępstw PiS-u, w tym dostęp do kwitów. To jest akurat, muszę przyznać, że Tomek to przewidział. Ja znam nawet dokładne adresy, pod które są uderzane. To są dobre adresy, natomiast nie będziemy powtarzać. Oni oczywiście się domyślają, gdzie uderzają, ale muszą obstawiać parę miejsc, więc nie będziemy im zawężać kręgu odbiorców. Niech sobie dalej tam próbuje włożyć. No idźcie, chłopaki i dziewczyny, idźcie śmiało. Tak, pamiętajcie, że wyspowiadanie się z grzechów swoich i cudzych oczyszcza. Że mam lżej na duszy od razu. Tak, to jest. Oni już tam już nie wierzą, tam nikt nie wierzy, bo wiecie Państwo, jest perspektywa. Perspektywa wyrzucenia całego PiS-u
z tych wszystkich posad. Przede wszystkim też otwiera tak, po pierwsze, bo PiS utrzymany w jakikolwiek sposób przy władzy, to jest, PiS jest rakiem. To jest rak, to jest nowotwór. Chcesz normalnie rządzić, chcesz coś zrobić dobrego dla kraju, nie możesz współrządzić tego z nowotworem. PiS nie jest normalną organizacją polityczną. To jest faszystowska organizacja, to jest organizacja, która działała, łamała praworządność, próbowała doprowadzić do sytuacji, w której Jarosław Kaczyński wydawałby werdykty, które by decydowały o tym, jak orzekają sędziowie. To samo próbował zrobić Ziobro. Sednem ich deformy wymiaru sądownictwa polegało na tym, żeby akty oskarżenia wysłane przez prokuraturę były traktowane jak przepisywane jako wyrok. Na tym polegała cała sedno deformy wymiaru sprawiedliwości przez PiS, przez Ziobrę, przez tę Solidarną Rosję, suwerenną Rosję, Polskę. Ja się zawsze mylę. I to jest sedno tej całej deformy polegało na tym, że będziemy niszczyć sędziów i jak będziemy mieli sędziów, to wiecie Państwo, to już nawet w pewnym momencie oni nie musieli ludzi zastraszać. Po prostu oni dawali znać mniej więcej, jaki werdykt ich interesuje i niektórzy sędziowie po prostu wydawali takie werdykty, żeby nie mieć nieprzyjemności, żeby nie być zesłanym do jakiegoś wydziału, żeby nie być po prostu dyskryminowanym. Oni ulegli... każdy ma rodziny, ludzie w różnych miejscach pracują, uczą tak się, jest, funkcjonują, wiesz. Jak... Tak, i to jest, szanowni państwo, no, było wielu bohaterów, Żurek, Gonciarek, Tuleja. Juszczyszyn, Tuleja, tak. Tak, to są no, oczywiście wielu jeszcze... Nie wymieniliśmy jeszcze mnóstwo ludzi, bardzo tak, przepraszam. Z tego wymiaru, ale to były ci najgłośniejsi, których tak. Tam się... Oczywiście było wielu takich, których gnojono po cichu, ale to było ludzie, którzy podali nie. Gdyby oni się złamali, no to, drodzy państwo, mielibyśmy wszystko pozamiatane. To tak naprawdę my byliśmy o krok od dyktatury. Teraz tak naprawdę to, co on tam nie zrobi... Wiecie państwo, no to dobrze, no to porzuca się trochę, to może tylko tak naprawdę doprowadzić do sytuacji, że szybciej skończy w areszcie. On czeka na areszt. Sławomir Sierakowski, muszę państwu powiedzieć, że nie byłem fanem, ale po przeczytaniu jego tekstu szykujmy się na Majdan, który opublikowany w Warszawie, który opublikował w Onet.pl. Wszystkim polecam ten materiał. Warto to przeczytać. To jest jeden z najlepszych tekstów dziennikarskich, analitycznych, które czytałem w życiu, a czytałem ich bardzo dużo. On wyjaśnił, dlaczego Jarosław Kaczyński spróbuje nie oddać władzy. Wiecie państwo, on dokładnie mówi tak, że jeżeli ktoś powiesił w sztuce teatralnej broń na ścianie, to ta broń w którymś akcie wypali. Więc jeżeli on przejął Sąd Najwyższy, jeżeli on przejął PKW. Jeżeli zaczął korumpować sędziów PKW, że sędziów, to już nawet nie są sędziowie, członków PKW, bo kiedyś bycie członkiem komisji, zanim nastał PiS, to żeby być członkiem komisji wyborczej, trzeba było być sędzią, bo chodziło o to, żeby być wybitnym prawnikiem, mieć wybitne kompetencje, bo sędziowie do czasu PiSu, to sędziowie musieli być krystalicznie moralni. Tam jest taki jeden kolo od Ziobry, nazywa się Radzik, z którym już nikt nie chce orzekać. Facet dostał jakiegoś faceta ze sprawy kryminalnej, gdzie miał ileś tam 10 tom aktów do przeczytania i tam w kilka godzin napisał decyzję odmawiającą areszt. Co prawda wyższa instancja, uwaga, co do zasady nie wypuściła faceta, ale cofnęła sprawę, uznając, że koleś po prostu robi sobie żarty, twierdząc, że po prostu w takim czasie się zapoznał. Godziny 17 tomów akt, ileś tysięcy stron. Tak, że on się zapoznał. Wiecie państwo, to czasami to jest, ja miałem, wiecie państwo, czasami to jest nawet, to nawet pozory trzeba się nauczyć zachowywać. Żeby se posiedział po prostu nad tymi otwartymi, w tym sensie, że po prostu poczekał ileś dni i wydał tą decyzję wtedy, żeby to przynajmniej wyglądało na tym, żeby pomyślał nad tym. Ale oni mają to po tak, prostu... No, u mnie opinię przy drugim aresztowaniu wydał anatomu, znaczy, patomorfolog wydał, także nikomu to nie przeszkadzało, nie widział mnie. Nie widział mnie facet, który między innymi zajmował się, specjalizował się w badaniu zwłok. Ja jestem żywy do tej pory, no ale sądowi to nie przeszkadzało.
Nie muszą mnie obejrzeć, miał inne rzeczy. Ale dlaczego mamy rozbicie tego? Będziemy tak. Więc teraz, drodzy Państwo, lecą wszyscy w przeciągu najdalej 2 miesięcy. Ja myślę, że to szybciej nastąpi, dlatego że powiem tak. Ja liczę, słyszałem o takich informacjach, że panowie rozważają marsz 4 liderów, czyli Kosiniaka, Kamysza, Hołowni, Czarzastego i Tuska. No i jakiś tam 1,5 miliona wezmą ze sobą. No wpadniemy przecież, żeby przyjść, pomachać. Te 60 tysięcy takie rozszerzone, takie 60 tak, te tysięcy. Rozszerzone 60 tysięcy wpadnie i pomachać, mówię hello. I mówią brzydko, że pójdą zobaczyć jeden kurnik. Ale kaczki mieszkają nie w kurniku, chyba nie wiem, jak się nazywa, gdzie kaczki mieszkają, ale pójdą na Mickiewicza zobaczyć jeden kurnik. Tak. Ja nie wiem, wiesz, ja nie mam żadnego pojęcia, wiesz. Ja w łazienkach jako dziecko widziałem takie budki miały kaczki i z łabędziami nie mieszkało, osobno mieszkało. Ja nie wiem. Z kotami chyba też nie powinny mieszkać. Nie, tam kotów żadnych nie było. Nie, tam tylko kaczki były. Fajne te kaczki były, nawet miłe takie. No dobrze. No i w każdym razie. A u Piotrka Demuchowicza widziałem kaczki, ale one się brzydko zachowywały, bo tam jedna drugą skakała. Gwałciły, dzieci tak. Bym do niej przeprowadzał. Nie tak. Przeprowadzałbym do Piotrka. Była stale to. Ten żarcik kosztował Piotra Demuchowicza prawie rok spędzony w więzieniu z etykietą pedofila, bo prowadził ten widowisko na Facebooku o kaczce Lech Kaczyński, której dokupił brata Lecha i przedstawiał właśnie przedstawiał te historie. Ale Jarosław skakał na Lecha, naprawdę, ja to widziałem tam. Ale szanowni Państwo, on po prostu opowiadał o tych kaczkach i po prostu potem jak się zmieniło i nastały rządy PiSu, dostał zaległe honorarium. Został pedofilem etatowym ze zdjęciami dyżurnymi Wąsika. Znaczy, to trudno powiedzieć, skąd są te zdjęcia, natomiast one były potem po prostu użyte zostały w tym słynnym pendrive'ie, który został znaleziony rzekomo. To też jest pytanie. Mi się bardzo podobało, że on został znaleziony gdzieś w lesie i zakwalifikowany jako mienie imigrantów, uchodźców nielegalnych do Polski, bo jak wiadomo, drodzy Państwo. Nie zgubił go miejscowy rolnik, nie zgubił go. Ale nie, bo to, leśnik, ale to właśnie. Strażnik. To musiał uchodźca. Tak, to jest wiadomo, wiecie Państwo, to jest taki niezbędny sprzęt, że jak tam siedzisz, leżysz po prostu w tych, to jeszcze po prostu, wiecie, ale to jest jeszcze z pendrive, to jest o tyle ciekawe, wiesz, że pendrive'a to nie odpalisz ani z tabletu, nie odpalisz tego pendrive'a tego, to trzeba z komputera odpalać, to wiesz, jakaś wyższa technologia, zostawmy to. Przywiązany był ten człowiek, że go z Afryki przywiózł, przywiązany był do niego, tak. Do pendrive'a. Natomiast... pierwsza najważniejsza rzecz, którą zawierał w Polsce. Dobrze, wracamy do tego, dlaczego oni się rozpadają, dlatego że za chwilę tracą wszystkie stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Wszystkie. Tam... Oni się wymieniają nawet na szyję teraz, wiesz. Ale się wymieniają przecież. Ale teraz co to oznacza? Tracą tego. Oni przywykli do gigantycznych dochodów rodzinnych. Tam są całe rodziny zatrudnione na stanowiskach w Orlenie. W spółkach Skarbu Państwa. I teraz... przychodzi nowa miotła, wyrzuca ich i nagle się robi problem, gigantyczny problem bezrobocia. Nawet jeden facet, który tam, nie wiem, dostał się do Sejmu, no to co on zarabia? No jakieś tam nędzne 17 brutto plus drugie 17, no to on może jakoś 4, bo to na biuro dostaje drugie 17, tam 400, no on tam kogoś może zatrudnić, oni tam sobie tam nawzajemnie krzyżowo, no to może... Nie, będą teraz patrzeć na ręce, teraz będą patrzeć na ręce. No właśnie, jeszcze, bo to nie ludzie, bo to wilki, ta opozycja to wilki, tak. No i która chce być rządem. No więc, no co on jest w stanie zrobić? No gdzie on tych ludzi, gdzie on to wszystko pomieści? Więc oni... I teraz tak, w kolejnym rozdaniu stracą, oni w ogóle dla nich wybory samorządowe to zawsze była droga przez mękę. Ale teraz wybory samorządowe z uczciwymi mediami, bez nielegalnej kasy, bez czeków, których nie mogą dać, to jest po prostu katastrofa. PiS przestaje istnieć w przyszłym roku jako partia. Potem mamy wybory do Europarlamentu. To co, Jarek wpuści Ziobrystów do siebie na listy?
Ale cholera Już mówię. ich sprzedał, powiedział, że już nie ma, że on ich wymieni za każdego, Ziobrystów. No. Rzeczywiście, Ziobryści się muszą dobrze czuć, jak on ich po tych 8 latach jednak wspólnie jakoś szli, podawali sobie ręce, on mówi, dobra, weźcie sobie, Ziobrystów, tylko bądźcie ze mną, Hołownia, proszę bardzo, Kosiniak-Kamysz, ja tylko trochę, a ja was za chwilę zjem i pokąsam jak ta żmija, która się ograła. Słuchaj, tu nie o to chodzi. Nie ma takiej w ogóle fizycznej opcji. Znaczy, To są inteligentni ludzie, no proszę cię. No. Szymon Hołownia uwierzył, że ma szansę powalczyć o urząd prezydenta. I on pomarzył, ja powiem, nie wierzyłem, natomiast no, prawda jest taka, że po jego świetnym występie w debacie, można powiedzieć, że zmartwychwstał politycznie. Mają 14%, no to trzeba docenić. No, no i te 14% daje mu jakąś tam pozycję do powalczenia. Wiecie Państwo, to nie będzie taka prosta rzecz. Do pierwszej tury na pewno przejdzie kandydat Koalicji Obywatelskiej. Pewnie to będzie Rafał Trzaskowski, ale może też nastąpić jakaś podmiana. Trudno powiedzieć, trudno dzisiaj spekulować, ale pytanie jest, kto będzie w drugiej turze. I to też jest, wiecie Państwo, to różnie może być. W każdym razie... Nie Czarnek i nie Ziobro, bo oni będą mieli innego rodzaju zajęcia. Z prokuratorem będą rozmawiali, to raczej tak. Oni wszyscy, bo to jest tak, drodzy Państwo, teraz dowiecie się, że to, co wszyscy Wam mówiliśmy, że przywrócenie Prawa i Sprawiedliwości wcale nie jest trudne. O tym się dowie niedługo pan prokurator, który jest prokuratorem krajowym, który będzie miał teraz trzymać wszystkie śledztwa i będzie nie dopuszczać do tego, żeby prokuratory działały uczciwie i żeby ścigały przestępców i prawdziwych. Natomiast powiem Państwu w ten sposób, to się szybciutko zmieni. Bo ja mam dziwne wrażenie, że słynna przepowiednia, wiecie, były dwie przepowiednie w tej sprawie. Znaczy jedna na pewno zostanie zrealizowana, bo jedną złożył Donald Tusk, który na pewno będzie władny, ale myślę, że Roman Giertych, który no, do Donalda Tuska ma jeden telefon, to myślę, że mu zdradzi tajemnicę, jak to trzeba było zrobić, bo Donald Tusk powiedział, że w 24 godziny po objęciu stanowiska premiera kończy się okres TVP. No już tam nie wspomniał, bo jak TVP, to Polskiego Radia. Następnie odbija się Orlen. Jak się odbija Orlen, to Dorota Kania idzie na bezrobocie, a dokładnie idzie do pracy, wraca do pracy do Sakiewicza. Ja ten Sakiewicz, Tomek, jak ja ci współczuję. Mówię do Tomka Sakiewicza. Wiecie Państwo, gdzie ty ich wszystkich pomieścisz? Do programu puszcza, Janku, ja cały czas program puszcza, to jest rozwojowe, to kosztowało parę milionów, sarny obserwować, lisy czy inne zwierzaki, no przecież to ale dobrze, ozdoba im pomoże, bo się zna na lasach, znane leśniki są zdrowe. Ale te miliony już tam poszły. Aha, już nie mają chyba. To jest to, co żeśmy opowiadali Państwu w poprzednim tym, przy okazji, drodzy Państwo, prośba, wszyscy, którzy nas oglądacie. Zaprenumerujcie teraz, zasubskrybujcie nasze te trzy kanały. W czwartek wrócimy na nasz duży kanał, ale to Wam naprawdę wielkiej krzywdy nie zrobi, a dzięki temu będziecie mieli, jakby się coś kiedyś działo, albo w ogóle lepiej czasami, żeby puścić coś z innego kanału, bo wtedy jak my wrzucamy na przykład 4 filmy na ten główny kanał dziennie, albo czasem wrzucaliśmy 5, to one trochę kanibalizują własne zasięgi. Po prostu jak wchodzi nowy, to ten starszy przestaje być promowany, on gdzieś tam sobie niknie. Więc zastanawiamy się po tych doświadczeniach z wrzucaniem teraz na 3 kanały, bo zostaliśmy zawieszeni za sugestie, które zostały uznane za fake news. Zostaliśmy zawieszeni, że PiS szykuje przekręt wyborczy. No nie zgadzamy się z tym, bo... Skąd? Nie, no gdzie? No absolutnie nie. Cytowaliśmy Gazetę nie. Wyborczą, Nie są do tego zdolni, absolutnie. Wiecie Państwo, gdyby nie było tej kręgowej tej historii, tej kontroli wyborczej, to można byłoby różne dziwne rzeczy zrobić. Ja Państwu mówiłem, że tutaj, że w 2019 roku bardzo dziwne rzeczy wydarzyły się w sprawie Konfederacji, tylko tam pod Konfederacji to wtedy w 2019 nikt nie płakał.
Natomiast tam była taki numer, że z ponad 6 nagle ta Konfederacja zjechała po tym exit poll do tego. No tak jak Państwu mówimy, oczywiście exit poll to są Tam był sondaże. ktoś dziewczyny, bo było chyba 4,47, prawda? Nie, to była, 6,6, nie, prawda? to, to takiego, aż takiego numeru nie było. To chodziło o to, że Nie, myślałem, że... protestowała przeciwko ustawie 447 i ktoś rzucił wtedy ten, że jak wtedy było wiadomo, że ma 4, to powiedzieli, że to się zatrzyma na 447, żeby wiedzieli chłopaki za co. Ja już tego nie śledziłem, tylko tak słyszałem Nie, to. to był jak zwykle to jest legenda miejska Czarna Wołga i te sprawy. No Więc wejść nie weszli, Janku, no wejść nie weszli, no. Wtedy. no. Więc tracą te wszystkie media. Dostają w 4 litery w samorządach, ale uwaga, dostają też 4 litery w wyborach do Europarlamentu. Spada kolejna liczba osób. Kolejna kasa się wykrusza. I zaraz nadchodzą wybory prezydenckie. W międzyczasie zaczyna już działać normalnie prokuratura. Zaczyna działać normalnie, zaczynają działać sądy. Zaczynają działać tego. Partia PiS się zbliża do delegalizacji. Państwo musicie o tym wiedzieć. Tam nie ma, to nie są do końca wszyscy, nie są idiotami wśród tych dwóch, tam ile tam będzie ich, nie wiem, 190 posłów. To nie będą wszyscy idioci. Dlatego ja myślę, że ta koncepcja, że Jarosław będzie dokupywał, to jest taka trochę, że Jarosław potem będzie przynosił tych posłów, rzucał na kubkę, po czym będzie przeliczał i potem się okaże, że kurczę, dorzuca, a tu ciągle taka sama liczba. Czyli krótko mówiąc, my stawiamy tezę, że to siły prodemokratyczne. Ja myślę, że w tej chwili jednym, tutaj zdradzę, jednym z najlepiej obciążonych telefonów jest komórka senatora Paktu Senackiego Jana Marii Jackowskiego. Gratulujemy, panie senatorze. Więc to jest taki senator, który kiedyś miał ukąszenie pisowskie, ale dość szybko się otrząsnął i w tych wyborach poszedł razem z opozycją. I senator Jan Maria Jackowski no po prostu jest w tej chwili taką kładką, po której zainteresowani chcą przejść do do sił demokratycznych, żeby nie być wyrzuconym na śmietnik historii. I teraz kolejna rzecz. Wiecie Państwo, to naprawdę artykuł 127 brzmi, ale no przecież no co wy, chłopaki, przecież nie będziecie nas sądzić za zamach stanu. No co wy? No co to za zamach stanu, jak wy mogliście wygrać wybory? No to co to jest za zamach stanu? Jak tak możecie? No i to jak dojdzie do nich, że to jest realne, to wszyscy będą uciekać z tego, żeby nie być zdelegalizowanym. Więc Tomku, ja myślę, że do końca tego roku może się wykrystalizować większość zdolna po prostu pomijać Dudę. Ja już pomijam cały czas, że Andrzej Duda w mojej ocenie prawnej, ja oczywiście nie jestem prawnikiem, ja tylko studiowałem parę lat prawo. To był drugi kierunek moich studiów i ale w mojej ocenie, ale rozmawiałem naprawdę z wybitnymi prawnikami, między innymi z profesorem Sadurskim, rozmawiałem też z panem sędzią Żurkiem i oni powiedzieli, że powiedzmy, radykalne podejście do tematu również legalności prezydentury Andrzeja Dudy jest jak najbardziej uzasadnione. No, to, bo to jest prawo, to jest sztuka. No, pan profesor Sadurski uważa, ja się z nim zgadzam, no oczywiście, bo ja tylko mogę przyklasnąć. Jego sposób projekt się podoba. Jego projekt polega na tym, że Trybunał Konstytucyjny jest uznany za ciało nieistniejące od momentu, kiedy sędzia Julia Przyłębska dopuściła sędziów tych tak zwanych trefnych niesędziów do tego, ponieważ ci niesędziowie orzekali z prawdziwymi sędziami. I zdawali sobie sprawę z tego, że orzekają z uzurpatorami, bo to nawet nie są neosędziowie. To jest jeszcze gorsza rzecz. To znaczy, oni wpuścili ludzi, którzy nie są sędziami. To jest tak, jakby wpuszczono z całym szacunkiem mnie i Tomka, i nagle ubrano nas w togi i powiedziano, żeby nas zaprzysiągł. Duda przyszedł, odebrał przysięgę, my wchodzimy i zaczynamy orzekać. I to jest mniej więcej Bo na to. salę operacyjną, naprawdę tak samo, na salę operacyjną. Proszę bardzo, tutaj jest. Operacja na otwartym sercu. No to, ale to, ale te. Panowie, bardzo proszę. Ale to widzisz, ale to wiecie, to Państwo, to jest ten żarcik, który ja uwielbiam, bo ono dodaje to jest taka sekcja teraz humorystyczna. To jest to, czy ilu pisowców jest potrzebnych do wkręcenia żarówki. Odpowiedź brzmi żadnego, dlatego że Jarosław mówi, że świeci, a wszyscy klaszczą. I to jest mniej więcej tego. Ja mam teraz drugą taką, wiecie Państwo, bajkę o PiSie. Długo PiS nie porządzi.
I to jest taka bajka, którą będziemy Państwu teraz opowiadać ku radości. Nas tam co prawda straszą, że się na finiszu, a czy teraz... Owoców zwycięstwa nie będziemy mogli tak, kosztować. Mamy się oglądać za siebie, to znaczy ja za siebie, a Tomek w lusterku w samochodzie. Mamy się oglądać za siebie, bo po prostu spadnie na nas kawąca. Ja kusztykam też sobie jakoś tam, ale to jeszcze na was ja się dokusztykam, naprawdę. Wy jesteście tacy. Znaczy powiem tak, wiecie państwo, ja zawsze mnie to zawsze rozbawiało, bo ja pamiętam takie stare trochę tego z takich rejonów, może nieładne, ale nawet cenzuralne, że pies, który gryzie, nie szczeka. I pod hasłem, co tak naprawdę się wydarzy. Więc drodzy państwo, ja sobie pozwolę polecić na koniec historię bez cenzury w dobrych empikach. Oprócz tych tematów, które państwo widzicie tutaj na okładce, jest o orwellowskim biurze podróży, o tym, jak Józef Stalin otworzył w specyficzny sposób Związek Sowiecki dla turystów. Jest też o tajnym czołgu Führera, Mausie, który miał rozwalać wszystkie inne czołgi w promieniu 3,5 kilometra. Dlaczego nic z tego nie wyszło? I jest, uwaga, o gejowskim romansie Króla Polski, tylko chwila, chwila, to jest XVIII wiek. I chodzi o 42-letniego dyplomatę, który zakochał się w 18-letnim przyszłym królu Polski Stanisławie Augustie Poniatowskim, wtedy po prostu Stanisławie Antonim Poniatowskim. Zanim był jego romans z carycą Katarzyną, no to był romans z brytyjskim dyplomatą. Swoją drogą to bardzo ciekawa historia filmowa o facecie, który był taki kochliwy, obrotowy, że doprowadził do tego, że Polska no, przestała istnieć. Tu mam zawsze taki, zawsze mam, bo jest sporo, Stanisław August Poniatowski ma sporo obrońców. No ja jednak uważam, że to jednak dobre chęci nie wystarczają, a facet w pewnym momencie brał pieniądze, ale wszyscy mówią, że gdyby nie brał pieniędzy, to nie byłby wiarygodny dla tych, którzy go utrzymywali, więc się musiał dawać korumpować, żeby robić dobre rzeczy. Nie kupuję. Szanowni Państwo, ale podsuwam Wąsikowi i spółce i tym wszystkim innym, że to może być ciekawa linia obrony, więc przeczytajcie sobie tą książkę, na przykład Józefa Hena, Mój przyjaciel tam, Król Staś, tam zdaje się, albo przeczytajcie sobie, co pisał Stanisław Katcat-Mackiewicz o Stanisławie Augustie Poniatowskim. To się Wam może przydać jako sposób obrony, że po prostu no, takie były ciężkie czasy, że musieliście po prostu wtopić się w tłum, żeby pracować patriotycznie dla Polski, że to łamanie prawa to nic z tym. Obstawiamy, drodzy Państwo, że w przyszłym Sejmie mogą powstać minimum dwa, a myślę, że powstanie więcej klubów poselskich z listy PiSu. Myślę, że Ziobro założy własny klub. Myślę, że nie będzie... No po tej wypowiedzi ja bym też założył, naprawdę na każdy by założył. Ale ja teraz do Wąsika, jeżeli mógłbym. Wiesz co, Wąsik, ty się dalej nie uczysz. Bo jak ktoś zrobił sprawę Brunona M, tego, który się kiedyś tam... N, przepraszam, który tutaj miał wysadzić Sejm, ty widzisz, ty masz zupełnie inne pomysły. I tak zupełnie bez trybu i bez związku z tym wszystkim, jak wiecie państwo, mieliśmy człowieka w sobotę, który wszedł nie wiadomo dlaczego zamaskowany na pomnik, na te schody smoleńskie i później się okazuje, że się nie wysadził i go zdjęto stamtąd. No, żeśmy byli niedobrzy, męczymy ciebie, ale ty byłeś przygotowany, ty miałeś wszystko za nadrzu. I pojechali policjanci do Lublina i w Lublinie znaleźli u niego broń, materiały wybuchowe. Ale wiecie co? Tutaj jeszcze te złe języki pokazują mi, ja rzeczywiście czytam. 22 marca 23 roku. Uderzenie CBŚ, pewnie legalny handel bronią w województwie lubelskim. Zatrzymali 7 osób. I na przykład tutaj mamy jeszcze, szanowni państwo, również inny odłam tej sprawy. CBŚP przejęło 134 jednostki broni. Policjanci z lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej przeprowadzili kolejne działania ukierunkowane na eliminowanie nielegalnej broni. Bardzo prężnie rzeczywiście trzeba pogratulować. No i kolejna część tej sprawy. Miał pistolety, karabiny maszynowe, nawet działka lotnicza, nielegalny arsenał, wszystko. Przypominał sklep. I gdzie? 28 lipca, to z kolei było tego roku,
gdzie? W Lublinie. No i panowie pojechali też i znaleźli u tego człowieka, co się chciał wysadzić w Lublinie. Ja tak pytałem Wiewiórek, a mówię, a jak ty myślisz? Powinien siedzieć za udział w grupie przestępczej, takiej dużej grupie przestępczej, która handluje bronią i być może ma jeszcze coś tam na sumieniu, co dopiero wyjdzie, czy lepiej być świrem, który chciał się wysadzić, prawda? I powiem państwu, że tak jak patrzę, jak ktoś tam kalkuluje, to ja bym wolał być świrem. No, w szpitalach psychiatrycznych się lepiej siedzi niż w aresztach, gdzie się chodzi w czerwonych ciuchach, bo za broń to jest nie najlepiej. Także powiem ci, to złe języki oczywiście są wąsik, ale to wszystko dalej będzie musiało być sprawdzane, bo panowie sugerują, że wy sobie wyhodowaliście jakiś odłam tej sprawy, bo byliście przewidywalni. To pewnie nieprawda, pewnie was pomawiają, ale sprawdzić trzeba. No wiesz jak jest, sprawdzić trzeba. Bo rzeczywiście okoliczności tego pana, który wszedł na ten, tego działania, tego pana, który wszedł na pomnik, to a żeście jeszcze dokręcili, że na pewno w domu u niego znaleziono broń i jeszcze inne rzeczy, no niezwykle ciekawe. To już na pewno nas uspokoiło, nie będziemy dalej sprawdzać. Gratuluję. Takich rzeczy będzie jeszcze dużo, dużo więcej. Niewątpliwie, wiesz, no, żeby każdy czuł się bezpiecznie, no taka poważna sprawa. Gratuluję zresztą policjantom. I w tej sprawie uczestniczyli też ci policjanci z Komendy Stołecznej, ci, którzy pojechali tam do Lublina, bo oni tutaj też pomagali. Już nie będę szczegółów mówił, bo niech są chłopcy pracują. Także widzisz, powiem ci tak, to trzeba umieć, rozumiesz, żeby coś zrobić. To nie jest takie hop-siup, takie podarowanie samochodu pożarniczego za nasze pieniądze, czy polatanie sobie śmigłowcem nad gawiedzią. To jest inaczej. To nie jest podsłuchiwanie sobie z papierem toaletowym na stole. Taką rzecz, żeby zrobić, to trzeba umieć. Tak, albo umieć, jak wolisz. To tylko tyle. A ja, szanowni państwo, mówię do widzenia, do zobaczenia i jeszcze dzisiaj raz do państwa wrócimy, jak będą już znane te przynajmniej takie albo coś zbliżonego do oficjalnych wyników wyborów. No bo widać, że tam po prostu panowie siedzą i deliberują, jednocześnie szukając... Wyślij kolejny wniosek do sądu, na mnie, na Janka znowu, żeśmy pewnie coś zrobili nie tak. Ojej, po prostu jesteśmy przerażeni. Szanowni państwo, do zobaczenia.